Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj mamy kolejne narzędzie marki Parkside. Jest to nowość. Jest to nasadka magazynowa do wkrętarki do suchej zabudowy, która jest u mnie na kanale. Model PMA55A1. Dosyć duże urządzenie. Samo to przypomina, jakby to była wkrętarka jakaś albo wiertarka tej wielkości. I dodatkowo mamy bita. Parametry, jakie ten bit posiada, to jest 148 mm, pH 2. Fajny wskaźniczek będzie od dzisiaj. A parametry, jakie posiada to narzędzie, to tak, taki krótki opis. Rękojeść gumowana, tutaj mamy miejsce na nasze taśmy, taka prowadnica tu jest. Tutaj posiada to urządzenie takie pokrętło i wskaźnik. Kręcąc przy pomocy tego pokrętła, możemy ustawić sobie maksymalne wbijanie, wkręcanie naszego bita lub tutaj troszeczkę powyżej materiału. I bardzo pomocna po prostu rzecz. Tutaj montujemy naszą wkrętarkę do suchej zabudowy. Tu jest przycisk takiej blokady, że możemy wysunąć tą prowadnicę, sprężyna, prowadnice jakieś aluminiowe albo metalowe, nie wiadomo z czego to jest. A tutaj mamy dodatkowy przycisk i ustawiamy sobie przy pomocy tego przycisku dany wkręt, jaki tutaj nam będzie wchodził. Tu jest skala od 25 do 55 milimetrów. No i tak to wygląda. Przymierzmy tutaj tą wkrętarkę. Zobaczymy, jak to wygląda po złożeniu. I tak, tutaj mamy tą wkrętarkę do suchej zabudowy. Jest u mnie na kanale, także zapraszam na film. Tutaj jest pokazana ta budowa tego narzędzia. Tą głowicę musimy wykręcić, bo musimy po prostu włożyć tego bita. No i wyciągamy teraz tego bita oryginalnego i wkładamy od przystawki. Oprócz tego, że musimy wykręcić tą tuleję, to musimy jeszcze ściągnąć ten pierścień. Można go wysunąć, trochę siły potrzeba, bo to są takie kuleczki zabezpieczone tutaj tym pierścieniem i te kuleczki wchodzą tutaj w ten rowek tego narzędzia. Widać te kuleczki, tam w poprzednim filmie właśnie jest pokazane, jak mi te kuleczki wypadły. I tutaj w środku również są kuleczki, tam widać z jednej i z drugiej strony. Musimy włożyć bita najpierw. I to urządzenie tam zaskoczy w te kuleczki właśnie, o, tak jak teraz. I to mamy trwałe, prawidłowe podłączenie. I teraz nam właśnie wysuwa się prawidłowo ten bit. I przy pomocy właśnie tego pokrętła tutaj ustalamy sobie głębokość, jak daleko nam się może, jak daleko po prostu wkręcamy tego naszego wkręta. Czyli te elementy demontujemy i mamy urządzenie przygotowane do wkręcania. Tylko potrzebujemy jeszcze magazynek z wkrętami. No i mocno to siedzi. Nie ma tak, żeby to wypadło. Te kuleczki mocno trzymają tam wewnątrz. I ta część tutaj tej przystawki wchodzi nam tutaj całkowicie. Licuje tutaj nam się, bita widać.
jest prawidłowo. Przy pomocy tego przycisku możemy wysunąć to po prostu dalej na wkręta aż 55 mm. I teraz dokładnie widać bita, jak się wysuwa. A tutaj mamy oryginalne taśmy marki Parkside, model PSBS 3A1. 10 razy, 10 takich taśm, 500 sztuk w sumie wkrętów, 25 mm, 3,5 mm średnicy. Tutaj mamy 9 taśm, 450 sztuk, 35 mm długość, również 3,5 mm średnicy. Jeszcze 8 takich taśm, 400 sztuk, 41 mm, długość 3,5 mm. Zastosujemy te 35 mm. Dostępne są bez problemu w sieci internet. Wchodzi idealnie. Tutaj mamy takie ząbki. Musimy ustawić sobie tą część na 35 mm. Teraz mamy 25. I tutaj mamy 35 i już wskoczyło w swoje miejsce, idealnie w środku. Także tutaj to nie jest rękojeść, tylko prowadnica. Rękojeść mamy tutaj, jakby potrzeba było trzymać. Tutaj jest nasz bit właśnie od tego urządzenia. W zestawie był razem. I mamy gotowe narzędzie do pracy. Damy 25 mm teraz. Thank you.
Powiem Wam, że super to działa. Jeden tylko wkręt, bo za szybko tutaj chciałem. A tutaj prawie idealnie powbijane, powkręcane. Troszkę przyzwyczajenia wprawy i naprawdę świetną robotę robi. Zmieniłem na 25 mm i to jest w zupełności wystarczające do takiej jednej płyty i do drewna, bo jednak te 35 to są za długie. Chyba że będziemy mieć podwójny karton, no to będzie dobrze. Działa dobrze, nie psuje się, przynajmniej na razie. Nie wiem jak często wymienia się tego bita, ale to się okaże w przyszłości. Także siemaneczko, trzymajcie się, cześć. Ja jestem bardzo zadowolony z tego. Na razie. Zobaczmy z bliska, jak wyszły te wkręty. Jak się wkręciły. Powiem Wam, że niektóre musiałem dokręcić. One były wkręcane dosyć często. Ale tylko po to, żeby jak najwięcej wkręcić tych wkrętów. Niektóre mi nie doszły do końca. No i wkręcane były do takiej konstrukcji drewnianej. Taka mała ścianka działowa potrzebna mi jest w jedno miejsce, no to właśnie wykorzystałem to narzędzie do po prostu zrobienia sobie tego.